Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Shop Titans, w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store i w tym tygodniu są to dwie gry, jest Shop Titans oraz Tannenberg. Linki do obu tych produkcji macie na dole w przypiętym komentarzu i gdy będziecie odbierali, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic. Z tego co wiem, w obu tych produkcjach w tym tygodniu da się użyć tego taga. Przeskoczmy teraz do bardzo ważnej informacji, czyli trwa letnia wyprzedaż na Epiku, więc jeżeli szukacie jakichś fajnych gierek do przygarnięcia, czailiście się na coś, to jest bardzo prawdopodobne, że ta gra w tym momencie ma dziką promocję na Epiku, więc jeżeli coś 75% taniej, to bardzo możliwe, że jak się rozejrzycie, to znajdziecie, więc zapraszam bardzo serdecznie i zazwyczaj też da się użyć mojego taga kreatora Wizu Epic. Lecimy dalej, czym jest Shop Titans, z czym się to je i właściwie no o czym my rozmawiamy, więc jest to gra, która wyszła na PC-cie, a wcześniej również na Androidzie i iOS-ie w okolicach marca 2019, więc jest do przygarnięcia od minionego czwartku do najbliższego czwartku 28 lipca, czyli wtedy też się kończą promocje na letnie wyprzedaże w Epiku. Jesteśmy tutaj co prawda sprzedawcą, ale tak naprawdę jesteśmy kowalem własnego losu, bo wystawiamy bronie na sprzedaż. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo to wygląda jakbyśmy my je wykuwali, jakbyśmy my krawcili te zbroje, ciuchy i wszystkie inne rzeczy dla bohaterów, ale my chyba je tylko zamawiamy i czekamy aż zostaną nam dostarczone, żebyśmy mogli je wystawić na wieszaki, na manekiny, na stoły. Z biegiem czasu odblokowujemy nowe przepisy, więc możemy produkować lepszy sprzęt, a ten sprzęt, który produkujemy, możemy wykonać też w lepszej jakości, szczególnie jeżeli sypniemy troszkę specjalną walutą. Do tego przejdziemy dalej. Możemy ulepszać swój warsztat, możemy ulepszać swój sklep, możemy go przyozdabiać, możemy postawić kwiatki, położyć dywan. Jedna z fajniejszych opcji w tej grze, czyli możemy zatrudnić bohaterów i wysłać ich na misję po dodatkowe surowce, które są nam niezbędne do robienia lepszego sprzętu. Widzicie, tak jakbyśmy my robili ten sprzęt, a nie tylko go zamawiali? Dziwne, ale ta opcja jest bardzo fajna, bo możemy złożyć własną drużynę, więc możemy znajomych sobie stworzyć. Tak jak kreujemy swojego merchanta, swojego sprzedawcę, tak samo możemy bohaterów wynajmowanych sobie stworzyć, levelować ich, dozbrajać, ulepszać im również sprzęt i wysyłać ich na coraz ciekawsze misje. Co oznacza, że w pewnym momencie robi się z tego taki troszkę symulator RPGa, bardzo idlowy bym tak powiedział, łącząc angielski z polskim, ponglish w ogóle. Czyli my nic nie robimy poza wydawaniem rozkazów. Kto grał kiedyś w Majesty, ten wie o czym mówię, wydajemy rozkaz, a nasi podwładni kmioty lecą wykonać ten rozkaz na tyle na ile potrafią i możemy poobserwować jak tam klepią się w jakichś lochach, próbując zdobyć dla nas unikalne surowce, które będą nam niezbędne do skrawcenia sprzętu, który potem na nich założymy, a potem odsprzedamy nieużywany. Istnieje również system gildii, można z innymi graczami jakoś tam się porozumieć, z tego co rozumiem można się wymieniać towarami i jest drobny handelek na rynku, więc jest sporo opcji, ale jest to bardziej klikacz i zabijacz czasu. Pożeracz czasu, straszna gra, jest bardzo sympatyczna pomimo kilku wad. Przede wszystkim tą największą wadą, tym słoniem w składzie porcelany, jest fakt, że jest to gra zrobiona z myślą o smartfonach. Jest to gra, w której właściwie przez większość czasu czekacie, aż rzeczy przez was zamówione się wykują i pojawią się na stojaczkach. Można to przyspieszać za specjalną walutę, czyli mamy element mikrotransakcji. Możecie zapłacić za kryształy i te kryształy użyć, żeby się szybciej rozwijać. Ale czy jest w tym jakiś sens? Nie wiem. Gra jest za darmo, więc przetestujcie sami na własną rękę. Ja bym na dzień dobry odradzał jakieś tam większe płatności, przynajmniej na starcie, aż się nie zaznajomicie z projektem i nie stwierdzicie, że to wam konkretnie pasuje, to trafia w waszą alenkę. To jest, no, gra dla was. Bo, co by nie mówić, jest to ogromny pożeracz czasu i gierka może wam zapewnić dobrą, przyjemną rozgrywkę i rozrywkę na wiele godzin, zarówno na smartfonie, jak i na kompie, gdzie na Epiku możecie sobie poklikać, a potem przeskoczyć na swoje. Z tego co rozumiem, nie testowałem opcji, ale z tego co rozumiem, można na to samo konto przeskoczyć na telefonie i grać w drodze, a właściwie odbierać rzeczy i wystawiać kolejne do wykucia. Niech licznik leci, troszkę ogień, troszkę, nie wiem, jakakolwiek inna gierka idlowa. Nie jestem fanem idlowych gierek i jeżeli nie zauważyliście, wręcz ich nienawidzę. Więc tutaj muszę powiedzieć, że przyjemnie mi się grało. Z drugiej strony widzę słabości tego tytułu, które sprawiają, że ja nie jestem w niego w stanie wciągnąć bardziej. W zeszłym tygodniu był ten Idol Champions of Forgotten Realms. W tym tygodniu jest Shop Titans. Co by nie powiedzieć, przy tej grze bawiłem się znacznie lepiej niż przy drugiej darmówce, którą dali, czyli Tannenberg. Ha, co poradzić? Za tydzień jest Lawn Mowing Simulator, czyli symulator koszenia trawy, trawnika. Epic mnie rozpieszcza po całości, jeżeli chodzi o gry trafiające w mój rewir zainteresowań. Nic, link macie na dole w przypiętym komentarzu, bawcie się dobrze, jeżeli jesteście zainteresowani, polecałbym odebrać, póki można odebrać za darmo. Miłego, do następnego i hej!
Jeśli podoba Ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. W sumie nie wiem, co mam powiedzieć na temat tej gry. To znaczy, to jest jedna z tych produkcji. Była taka gierka na telefonie, Merchant się chyba nazywała konkretnie. I tam robiliśmy coś podobnego, czyli tworzyliśmy sprzęt dla jednostek, które wysyłaliśmy po lepsze surowce na sprzęt. Pixel art, dwuwymiarowa. I ja się w to zagrywałem długimi, długimi miesiącami, ale nie było przenoszenia, nie było jakby konta stworzonego. Gra się zapisywała na telefonie, więc jak zmieniałem telefon, to straciłem cały progres. Jakby rzuciłem w kubeł projekt, ale tamta gierka mnie wkręcała znacznie bardziej ze względu na cudowny pixel art. Ale to może ja.